Dzień dobry, w środę pod Castoramą, rano jest godzina po 8, jest miejsce nie ma gdzie zaparkować nawet, nie wiem o co tu chodzi, a ja tylko po bloczki, panie, przyjechałem, po bloczki betonowe. Straszny, no nie wiem dlaczego, co jest, jakaś ma być, nie wiem co, budują się wszyscy, remontują czy co, no nie ma miejsca w tejże rumi. Koszyk. No nie wiem gdzie koszyk, tam. Cztery bloczki są. A jeszcze wziąłem takie trzy płytki chodnikowe. Takie. Kupiłem klameczkę do łazienki z takimi szyldami. Szyld krótki chyba, myślę, co? Zobaczymy, jak będę próbował zamontować. Jadę stąd, bo tu kołchoz, panie, w tej Castoramie. O co tu chodzi? Wyprzedaże chyba. Wyprzedaże, dlatego tyle ludzi, ale w tych wyprzedażach te ceny to są tak jak na półkach przecież. Tylko po prostu są w tym pasażu wyprzedaże, ale ceny są takie same. No dobra, pojedyncze produkty są tańsze, może. Znowu ładowanko. Załadowane. Cadillac służy, nie? Do takich rzeczy dobrze. Dobra, trzeba oddalić się z tego miejsca i działać u siebie teraz, nie? Czyli pod tarasem będę układał bloczki. No, takie prace ziemne. No i deszczyk mi przeszkadza w ulokowaniu bloczków betonowych i pracach ziemnych. W piątek mam zlecenie, całkiem fajne, ciekawe. Ciekawe, no dobrze płatne, może tak. Więc dzisiaj jest środa, środa porobię przy domu, w czwartek też, chyba że fajne się zlecenie jeszcze trafi, a w piątek do roboty za pieniądze. A póki co, boczuś i wątróbka dzisiaj, jest godzina południowa. Ewa pojechała przed chwilą w teren, że tak powiem. Ja słucham oczywiście tutaj kanał Tomasz Piekielny bodajże. Bardzo ciekawy, ogóreczki Ewa też zrobiła. Jeszcze nie jadłem, ale ze 3 dni temu. Dzisiaj chyba. Dobre. Malczyku dodaliśmy jeszcze troszkę, bo chudy ten boczek. Ja lubię tłusty boczek, a nie tam chudy. Zaraz wątróbeczka wleci. Ocie, co się schowałeś? Wleciała wątroba. Indyki. Zmniejszymy gaz. Boczusiem, niem, niem. Sól kłodawska, zobaczcie. Takiej używamy soli, bez żadnych antyzbrylaczy, dodatków sztucznych i tym podobne. No. Wątróbeczka dochodzi do siebie. Przypomnę, że z indyka. I boczuś wieprzowy, wiadomo. I troszeczkę smalcu. Sól już sypnąłem pod koniec, zaraz będę jadł. Kocie, co ty tam robisz? Bawisz się? Kocie. Ewa raczej nie lubi wątróbki, ale ogórek musi być kiszony, widzicie? Cyk. Muszę to sprawdzić, to czy to nie się upiekło. No. Upiekło się. Zjedzone, pomyte gary. Nie, jeszcze ta łopatka. No dobra. Nóż. Jak widzicie, to jest piecyk gazowy.
w razie W bez prądu działa, baterię ma taką RR20 chyba dużą. No i tutaj te spaliny idą. Jest ciepło tam, ale blacha, wiecie. Nie jest tak źle. Wszystko działa już od początku jakby budowy tutaj, bo garaż był pierwszy w maju na początku. Budowa ruszyła na początku czerwca. No i to działa. Mamy dwie butle. Jedna butla do piecyka, druga butla duża, 11 kg do kuchenki. Jeszcze mamy trochę innych butli, ale to wiecie, domek na trudne czasy, więc jest przygotowany. Używamy Ludwika na przykład też, ale też i takie, nie? Coś, bo to Ewa. Ja preferuję zwykły Ludwik. Tani i skuteczny, nie? Jakby nie było. Zlew dostaliśmy od Lucjana, jak pamiętacie. Ma kanał na YouTubie również. Lucjan z Helu jest na TikToku również. Także możecie sobie tam zaglądnąć do niego, co on tam tworzy, bo tam czasami jakiś film wrzuci. No, pozdrawiam Lucjan i dziękuję za ten. Trzeba się spotkać. I tutaj, wiesz, oddać wózeczek. Wózeczek, bo tutaj tak stoi. Sprawdził się wyśmienicie tutaj w przeprowadzkach. Dziękuję jeszcze raz. Lucjanie. Widzicie, została mi siatka do naciągnięcia, bo wkręty już są od wczoraj. No i bloczki czekają, żeby się zamontować pod taras, wyrównać, czyli prace ziemne. No, czekam, jeszcze z godzinę ma padać. Dobra, umyłem to podobno. Tak gadam, nie? No, pamiętacie, Junkersy to na zasadzie tak ten piecyk działa. To jest chiński produkt, ale jak widać sprawny. Sprawdza się, wygląda jak nowy, a już trochę tutaj chodzi, nie? Nie rozpada się, nie cieknie na razie. Więc luzik. Kosztował, nie wiem, 500 mnie wtedy. To jak był domek na trudne czasy w wersji pierwszej. Go kupiłem, bo chciałem mieć ciepłą wodę. Skończyło się tylko na tym, że chciałem i grzałem ostatecznie na kominku, na piecu. Dobra, idę herbatę zrobić i czekam, aż przestanie padać. Pierwszy posiłeczek, wątróbka z indyka, z boczkiem. Ktoś tam pisał w komentarzach, żeby nie wyśmiewać innych diet. No, może nie wyśmiewam, ale raczej na pewno nie wyśmiewam, tylko po prostu zwracam uwagę na to, że są jakby niezbyt zdrowe, tak? Chodzi generalnie o diety węglowodanowe, wysokowęglowodanowe, tak? Węglowodany w skrócie, uproszczeniu mocnym to cukier, a cukier jest mega niekorzystny dla organizmu. Nadmiar cukru, właściwie prawie każdy cukier, bo i fruktoza, i glukoza, czyli jedząc pieczywo, bułkę, zwykły chleb, dostarczamy cukru do organizmu, tak, w dużej ilości. Jedząc bardzo dobre pieczywo, na zakwasie, na tam minimalnej ilości drożdży, jak ktoś pisał, albo na w ogóle bez drożdży, to co z tego, jak składnikiem głównym tego jest jakaś mąka o jakiejś zawartości węglowodanów, tak? Każda mąka ma węgle, chyba że to jest kokosowa, to ona nie ma, ale już jest przetworzona i też podobno nie jest zdrowa. Także my wybieramy mniejsze zło, mniejsze, bo to też jest do końca, nie wszystko jest niezdrowe. I jemy po prostu odzwierzęce produkty, tak? Jak najmniej przetworzone, czyli surowe, widzicie, wątróbki posmażę sam na smalcu świńskim, który jest przetworzony, no jest, bo słonina jest wytopiona, tak? Ale załóżmy, że są, nic tam nie jest dodane. Zupełnie. Tak, wątróbka jest wątróbką. Pomijam to, co jedzą indyki, kury i tak dalej, nie? Już na to nie mam wpływu i tak dalej. Ale każda żywność przetworzona jest niezdrowa, no. Każde przetworzenie powoduje coś tam, tak? A im mniej przetworzenia, tym mniej tam czegokolwiek. Różnych procesów, różnej chemii, różnych innych rzeczy, nie? Które się dodaje podczas tychże procesów przetworzenia. Choćby nawet, nie wiem, jak zdrowego przetworzenia, to jednak, nie? Chyba że jest to kefir. A nie wiem, czy do kefiru coś dodają. No, co tam jest? No, bakterie. Rozkładają laktozę, czyli cukier mleczny. No i pijemy sobie, bo piję kefir, pijemy sobie
Coś, co jest pozbawione prawie cukru węglowodanów, czyli... No, tak trochę o jedzeniu. Oczywiście i tak będziecie jeść to, co lubicie. Ja nie jem do końca tego, co lubię, bo wiadomo, że cukier to jest narkotyk, czyli bułeczki, pieczywo. Nie mówię o zwykłym cukrze, bo to już jest w ogóle niezdrowa sprawa. Tak samo słodycze. Ale czekoladę czasami zjem. Tak, ze świadomością, że niezbyt sobie pomagam, a wręcz szkodzę. To tyle na teraz. A już tu widzicie, klameczka czeka. Klameczka. Rozebrałem. Z pudełek wyciągnąłem. Muszę iść po narzędzia i zamontować, bo... Używamy nożyczek jako klamki, zobaczcie. Działa. No, ktoś może się zamknąć, otworzyć. Drzwi bez klamek jeszcze. Kupiłem pierwszą, zobaczymy, czy będzie pasowała. No, taką łazienkową typowo. No i właśnie... Pijemy kefirek. Akurat taki, zaraz przybliżmy mu, jaki on ma skład. Żywe kultury, bakterii i drożdży. Jakiś tam kefirowych. Zawiera aktywną mikroflorę, i tyle, nie? Węglowodany, mamy 4,7 na 100 gram. To jest 4 razy 4, 16, no dobra, 20 gram cukru, to jest dużo. 20 gram cukru, węglowodanów, bo taka dieta keto, wiecie, dieta taka restrykcyjna keto, to plus minus 20 gram na cały dzień. No a ja jeszcze zjem na pewno jabłko, które ma mnóstwo fruktozy. Także taka dieta niskowęglowodanowa moja jest nisko, ale nie za nisko, szczerze. Powinienem jeszcze sobie troszeczkę obciąć, ale właśnie nie przesadzam, tak? Już owoce lubię, to zjadam, no borówki i tak dalej. Jagodowe. Jabłko też czasami, no. Czasami rzadko, może nie rzadko, czasami po prostu. Czekoladę również. Jak mam duży energetyczny wydatek, na przykład typu prace ziemne przy domku. No, także tak umiarkowanie z tym cukrem, naprawdę. To jest trucizna naszych czasów. Pierwsza i podstawowa chyba. Dobra. Nożyczki jako klamka posłużyły tu 21 dni. Teraz mamy tak, klameczka z kastorami. Ciekaw jestem. No bo zlecenie się kroi jakieś, a ludzie, wiecie, piszą tak w ogłoszeniu: łazienka, ale co w łazience? No to się okazuje, że sedes, ale co sedes? Co sedes? Co? Cieknie, czy co robi? Albo kran, ale co kran? Cieknie, nie cieknie? Nie wiem. No i jak ja mam wycenić taką pracę, jak nie... I jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy. Zobaczcie, odkręca się. Jest dostęp do wkrętów, nie? No, takie historie. To łatwe, fajne też ludziki. Dobra, ta jest od wewnątrz. Szyldzik od wewnątrz. No, wkręty się przykręca. Wkręty w komplecie, takie malutkie, o. Kręciki, widzicie? No spoko. Figowo przestało padać, widzicie? No akurat skończę, będzie dobrze. Właśnie, zaraz się dowiemy. Gdzie to jest? Teraz będę wiedział. A, w międzyczasie nie wiem, czy mówiłem. Zlecenie już mam na jutro. Wszystko takie mikro. Skopijne. Dobra, malutkie dziureczki zrobimy, nie? Żeby wkręcik wlazł w te cudowne drzwi. Pyk, działa. Zobaczcie. Pyk i od wewnątrz.
Tak, tak, tu jeszcze do kończenia jest coś. Płytki wiszą. Zobaczymy. No działa nawet. Proszę. Torba fachowca. Zrobione. Widzicie tą szczelinę? Pewnie wejdzie jeden bloczek. Może dwa. Idę po miarkę. Mierzymy bloczek. Ile on ma, bo ja ciągle zapominam. 38. Dobra, 38 to jest 40, 80. Nie będzie, panie. Nie będzie. 60. No i co, już nie będę ciął na pół, nie? Ty, 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 ty. Coś się chmurzy znowu. Kaplę deszcz. Dobra, na razie. Kończymy na tym. Zamknięta. Nie da porobić. O 14 miało nie padać. Oła, oła, mocno leje. No i znowu przerwa, widzicie. Dobra. No tak pochmurno. Panie. Panie. No dobra, tutaj. Pracę kot przemyka, przed deszczem przemknął. No idę do domku, może coś porobię innego. Dobra, na razie muszę się rozebrać. Rękawiczki i chyba skarpetki, bo one zakurzone, panie. O. No i się schowałem, widzicie. Normalnie leje. Leje, leje. Wrzosy. Powoli, codziennie trzeba robić teraz. Musiałem się chrapnąć oczywiście. Po troszeczkę teraz. Pewnie zejdzie do zimy z takimi głównymi pracami. No bo jest sierpień, 21 chyba dzisiaj. Ale jeszcze jest 10 dni, jak będzie pogoda, to będziemy robić i zlecenia, i coś w domu, nie? Taki plan jest. Moja fosa, w sensie wał przeciwpowodziowy. Tu woda spływa, wiecie, bo tu jest wyższa działka. Tu jest najwyższy punkt w lesie naszym. I ta woda, jak jest mega opad, po prostu płynie, a się nie wchłania. Teraz przy takim deszczu to się wchłonie. Więc no, więc tą gospodarkę wodną trzeba tu uregulować, jakby nie było. Abra, chowam się na razie. Środa. Po południu już troszeczkę deszcz przestał w końcu padać. Chociaż jak widać, chmury nadciągają kolejne. Zawsze między deszczami coś tam zrobię, nie? Mam te trzy płytki, tak na próbę kupiłem. One pójdą tutaj już pod stopnie. Te bloczki też poszły pod schody. Poziomica w gotowości, piasek też. Cement również na podsypkę. I położymy te trzy płytki, zobaczymy, jak to wygląda.
Dobra, po raz trzeci wracam, ale coś znowu idzie. Nie wiem, dobra. Dobra, prace trwają dalej. Zobaczymy, co tu się uda. Coś tam się przejaśnia. Działam dalej. Tam wykopałem taki dołek, żeby wsypać piasku z cementem. No i postawię te bloczki, żeby one stały w miarę na twardym. I tyle, bo nic tutaj szczelnie super nie musi być, ale jednak, żeby tam nie było mega przewiewu, nie? No, pod schodami nie wiem, jak to zrobię. Prawdopodobnie nie zrobię. I tak to się skończy pewnie. Chociaż zobaczymy. Kot przyszedł oczywiście. Zobaczyć, jak sytuacja. Co ty, kocie, tam zbierasz? Urósł kot, nie? Trawkę je. Co tam, kocie? Gdzie? Rzuciłem to? Tu? Wow. I co, kocie? Mam cię. Tak, to mamy zrobione. Już ta czuszka jeździ, sypie, bo tu będzie trawniczek, tak? Zejście z tarasu będą płytki ze dwa rzędy. Później będzie kamyczek tutaj na garażu. Powoli. Teren się wyrówna na spokojnie, nie? Mała przy tym by się przydały maty. No tam przy wejściu tak i przy wejściu tu. A przy kominku nie? A przy kominku też. No więc ten pas mi się wydaje, że jest jednoliczny taki. A tam to chyba jest na zewnątrz. No to... Jedno, nie. No tu też na wejściu się przy... No to nie zostanie, nie? No tak, to nie musi być to szerokie takie tu. Co? To nie musi być tak. Wiesz co? Jest. No dobrze. Tak, kwiata tu łapie. Czy ja chciałem ją filmować. Właśnie się kręci, że jak ona tu bywa w czasie. Już by się rzuciła na te farbowe. Tu będzie taką wieką, tak? Będzie płytka, która te oko. A tu będzie tu może. Może jakiś szkodnik.
taka ekologiczna, z materiałów dostępnych lokalnie, powiem. Teraz taka modna jest eko, więc z brzózek, tutaj samosiejek, źródło odnawialne materiałów budowlanych. Jakby tutaj będzie ścieżka, widzicie, tam będzie trawka, w środku będzie kamyczek, tutaj, tu będzie też trawka, tak do tej choinki, gdzie kot tam stoi, tu gdzieś. Tu zostawimy takie boisko piaszczyste póki co i dojazd do garażu, bo jak widzicie, tu jest dojazd do garażu, który kiedyś będzie pusty i będzie stał samochód. No, także tak się powoli tutaj dzieje. Widzicie, gołek czeka na sosny. Idę po sosenkę gdzieś tutaj do naszego lasu. Zobaczcie, siedzi choineczka, soseneczka. Chyba mniejszą muszę, bo ta już dosyć duże korzenie ma, więc może się tego nie przyjąć, ale dużo sosa. I to by było na tyle dzisiaj, 21 sierpnia 2024 roku, środa. Zobaczcie, kawał roboty wykonanej ziemi, nawiezione z naszej szkółki sosenki. Przeniosły się tu. Zobaczymy, czy przeżyją. Mamy dużo tych sosenek. Jutro jeszcze nasadzimy tutaj trawę. Nie wiem, czy posieję, chyba jutro. Tak mi się wydaje, trzeba ją by było ubić. W jakiś sposób zwalcować, ale wiem, że rośnie też bez walcowania i też jest dobrze. No dobra, tak to wygląda. Pozdrawiam, kończę film dzisiaj w środę. Kto oglądał i się podobało, to poproszę o subskrypcję. No i oczywiście łapkę w górę. Także pozdrawiam, hej.